Ojcze, ja modlę się o to słowo, modlę się o ten czas. Ja usuwam wszelkie zmęczenie. Ja mówię skoncentrowane umysły. Ja usuwam i odpycham jakiekolwiek myśli, które będą odciągały ludzi, próbowały odciągać ludzi od tego słowa. W imieniu Jezusa, Ojcze, dziękuję Ci, że to słowo jest przyjmowane jako słowo Boże, nie jako słowo ludzkie. Amen. Kochani, ja dzisiaj chciałbym mówić do Was w takim temacie, który sobie roboczo nazwałem biedacy w sercu. I ten temat częściowo dotyczy pieniędzy, jest im w jakiś sposób też związany. Więc chciałem tak na początku jakby przypomnieć o dwóch aspektach, dwóch wymiarach w ogóle posiadania pieniędzy. Pierwszy to jest zewnętrzny wymiar posiadania pieniędzy. I tutaj z Kaznodziei Salomona, z 10 rozdziału, z 19 wersetu, pieniądz umożliwia wszystko. I to jest fakt. Pieniądz jako towar w wymiarze zewnętrznym umożliwia wszystko, jest potrzebny do wszystkiego. Gdziekolwiek się nie ruszamy, jakiejkolwiek inicjatywy nie podejmujemy, tak, są do tego potrzebne pieniądze. I ten pieniądz w tym wymiarze zewnętrznym, on nam umożliwia zrealizowanie pewnych rzeczy, tak? Czyli ten zewnętrzny wymiar pieniądza, pieniądz jako towar. Ale jest też drugi wymiar pieniądza, o którym często zapominamy lub które są w jakiś sposób wymieszane. I to jest ten wymiar wewnętrzny, tak? 1 Tymoteusza 6,10. Miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła, tak? Albo dalej z Kaznodziei Salomona 5,9. Tak? Kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. Ja bardzo często, jak rozmawiam z ludźmi na temat pieniędzy, czy jak obserwuję różne zachowania, mam wrażenie, że jest tutaj jakby duże niezrozumienie w tej materii. Że próbuje się słowem pieniądz umożliwia wszystko, tym wymiarem zewnętrznym, przykrywać pewne nieprzerobione rzeczy związane jakby z miłością do pieniędzy. Wydaje mi się, że bardzo wyraźnie trzeba postawić granicę w wymiarze zewnętrznym. Pieniądz umożliwia wszystko, ale w wymiarze wewnętrznym miłość pieniądza jest korzeniem wszelkiego zła. Podobnie jest zresztą ze służbą dla królestwa, tak? Ona również ma dwie płaszczyzny. My często widzimy ten wymiar zewnętrzny. Widzimy uwolnienia, widzimy uzdrowienia, ludzie zachwycają się, podziwiają wielkie służby. To jest ten wymiar wewnętrzny służby, tak? Ten zewnętrzny, tak? Ale jest też ten wewnętrzny, który dotyczy serca i motywacji służącego, czyli tego, który służy. Tak tytułem wstępu chciałem o tym powiedzieć, żebyśmy nie mylili nigdy tych rzeczy. Wymiaru zewnętrznego i wymiaru wewnętrznego. Chciałbym dzisiaj na początku przejść z Wami trochę, będę się streszczał, ponieważ pora jest późna, przez życie Salomona i również chciałbym przez wybrane elementy z życia Salomona i również chciałbym, żebyśmy podzielili je na dwa obszary. Na wymiar zewnętrzny i na wymiar wewnętrzny. Będę tutaj posiłkował się pierwszą księgą królewską, wybranymi fragmentami, tak żeby jakby zobrazować, tak, Salomon zostaje młodym królem, tak, po Dawidzie, tak, przychodzi w szczerym swoim sercu, 3 rozdział, 7 werset, teraz tedy Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejscu Dawida, mojego ojca, ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. Jakby przychodzi w tej szczerości, tak dalej mówi, daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? Tak, to jest ten początek, to wyjście Salomona, rozmowa
z Bogiem. Zresztą to jest sen, który mu się przydarzył, który miał to widzenie. No i odpowiedź, tak, która pada od Boga. Przeto uczynię zgodnie z Twoim życzeniem. Oto daję Ci serce mądre i rozumne, że takiego jak Ty nie było jeszcze przed Tobą i takiego jak Ty również po Tobie nie będzie. Oprócz tego daję Ci to, o co nie prosiłeś. A więc bogactwo, jako też sławę, także takiego męża nie będzie między królami po wszystkie dni Twoje. Ja bardzo często jak rozmawiam z ludźmi i oni jakby wracają do Salomona, to w pewnym sensie Salomon staje się takim niedoścignionym wzorem. Kimś jakby takim, co jest jakby nieosiągalne, tak? My musimy pamiętać, że każdy człowiek, który jest narodzony z Bożego Ducha, mamy w swoim duchu dostęp do mądrości i mamy też w ogóle dostęp do bogactwa, bo to mamy skutek nowego narodzenia i to mamy bezpośrednio z krzyża, tak? Możemy mieć tak samo. Ale idźmy dalej, bo chcę się skoncentrować na tym wymiarze zewnętrznym Salomona. W 4 rozdziale przeczytam dłuższy fragment, żeby jakby zobrazować wymiar zewnętrzny jego rządów. Między od 21-28. A Salomon panował nad wszystkimi królestwami, od rzeki Eufrat aż po ziemię filistyńską i aż po granicę egipską. Składały one daniny i były podległe Salomonowi przez całe jego życie. Do wyżywienia Salomon potrzebował w ciągu jednego dnia 30 korców mąki przedniej, 60 korców mąki zwykłej, 10 tucznych wołów, 20 wołów z pastwiska i 100 owiec, oprócz jeleni, gazeli, saren, tucznego drobiu. Władał bowiem krainami z tej strony rzeki od Tifsach aż po Gazeł, nad wszystkimi królami z tej strony rzeki. Miał pokój ze wszystkich stron wokoło. Judejczycy i Izraelici mieszkali tedy bezpiecznie, każdy pod swoim krzewem winnym i pod swoim drzewem figowym, od Dan aż po Berszebę przez wszystkie dni Salomona. Miał tedy Salomon 4000 zaprzęgów do swoich wozów bojowych i 12000 jeźdźców. Namiestnicy zaopatrywali króla Salomona i wszystkich, którzy korzystali ze stołu króla Salomona, każdy w wyznaczonym mu miesiącu, nie dopuszczając, by czegokolwiek zabrakło. Co widzimy w tym fragmencie? Widzimy w tym fragmencie, że Izrael za panowania Salomona staje się potęgą. Staje się potęgą gospodarczą. W ogóle potęga Salomona, tak? Ta mądrość w wymianie zewnętrznym, ona bezpośrednio jest jakby owocuje. Jest to namacalne. Jesteśmy w stanie jakby dotknąć, zobaczyć, pooglądać te rzeczy, tak? Jaki to miało wydźwięk w całym kraju, jakby jego panowanie, czyli potęga. Przy tym, idąc dalej, w dziewiątym rozdziale widzimy, że Salomon bardzo dobrze szafuje tą swoją mądrością, tak? Od 20 rozdziału do 23. Całą pozostałą ludność po Amorejczykach, Hetejczykach, Peryzyjczykach, Jezubejczykach, nienależącą do Izraela, mianowicie potomków ich, pozostałych po nich w ziemi, których synowie izraelscy nie zdołali wybić do nogi, tych Salomon zaciągnął do robót pańszczyźnianych i tak jest do dnia dzisiejszego. Z synów izraelskich Salomon nikogo nie zaciągał do robót pańszczyźnianych, lecz byli oni jego wojownikami, urzędnikami, naczelnikami, rozmistrzami, dowódcami wozów bojowych i konnicy. Ustanowionych zaś nadzorców nad robotami wykonywanymi dla Salomona było 550 dozorujących ludzi pańszczyźnianych, tak? Widzimy ogromną mądrość i skuteczność Salomona w zarządzaniu. Po pierwsze, w delegowaniu części zadań, tak? Po drugie, to jest ten fragment, że żaden z synów izraelskich nie pracował przy robotach pańszczyźnianych. Więc to jest dla Izraela jest to mega, w ogóle błogosławiony czas, działania, tak, które mają bezpośrednio przełożenie. I ostatni fragment z tego wymiaru zewnętrznego. 10 rozdział 23-27. Tak? Tak wtedy król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi. I cały świat pragnął oglądać Salomona, aby słuchać jego mądrości, jako pan
włożył w jego serce. A wszyscy oni przynosili rokrocznie daniny, naczynia srebrne, naczynia złote, szaty, broń, wodności, konie, muły. I nagromadził Salomon wozów jezdnych, tak, i miał ich 1400 wozów wojennych i tak dalej, i tak dalej. Nie ma sensu tego czytać dalej. O co chodzi? Chodzi o to, że w wymiarze zewnętrznym była potęga. Potęga pod każdym względem. Izraelitom, Judejczykom żyło się w tych czasach bardzo dobrze. Salomon zbudował potężne królestwo. Wykorzystał również narody ościenne, które tak naprawdę łożyły na niego. Potrafił się w tym poruszać. Zazwyczaj, jeśli takie osoby funkcjonują i żyją, pojawia się, dzisiaj również jest to zauważalne, taki ogromny szacunek do tego dorobku, który oni zbudowali. Ale chciałbym, żebyśmy też spojrzeli na wymiar wewnętrzny życia Salomona, na tą drugą sferę. Już na samym początku, w pierwszej Królewce, w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy. Salomon spowinowacił się z Faraonem, królem egipskim, biorąc córkę Faraona za żonę i sprowadzając ją do miasta Dawidowego. Przeskoczę na chwilę do 5 Mojżeszowej, do 7 rozdziału, od 2 wersetu. A może nawet od 1. Gdy Pan Bóg Twój wprowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzi przed Tobą wiele narodów. Hetejczyków, Girgazejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków, Chiwajczyków, Jebuzejczyków, 7 narodów liczniejszych i potężniejszych. I wydaje Pan Bóg Twój Tobie i Ty je wytracisz. Obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. I wtedy zapragnąłbym przeciw wam, zapłonąłby gniew Pana i szybko by cię wytępił. Już na samym początku tak naprawdę okazuje się, że Salomon nie jest do końca posłuszny prawdą Bożą. Nie jest posłuszny słowu. Wiecie, mnie zaciekawiła tak naprawdę, bo jest pięknie zachwycać się i to jest dobre i świetne rzeczy w ogóle Salomon robił, ale zaintrygowała mnie pewna rzecz, badając sobie ten wymiar wewnętrzny. W 6 rozdziale, w 2 wersecie, czytamy coś takiego. A propos budowy przez Salomona świątyni. A świątynia, którą Salomon zaczął budować Panu, miała 60 łokci długości, 20 szerokości i 30 wysokości. 60 na 20. 1200 łokci kwadratowych. 7 rozdział, 2 werset. Dotyczy to fragmentu domu, który budował sobie Salomon. Zbudował mianowicie leśny dom libański, 100 łokci długi, 50 łokci szeroki, 30 łokci wysoki. 100 na 50. 5000 łokci kwadratowych. Wiecie, mnie zastanawia jedna rzecz. Bo często, kiedy czytamy o złotych naczyniach, złotych wykończeniach, coś, co jest dla nas nieosiągalne, to się wydaje takie piękne. Natomiast jeśli ktoś praktycznie może spać w złocie, to wyglądasz troszeczkę inaczej, kiedy ma go pod dostatkiem. Z perspektywy Boga, ja to jakby nie chcę tych rzeczy w ogóle mieszać, to jest jasne, że Bóg dla każdego z nas, w ogóle to nie jest problem, jaki my sobie dom zbudujemy. To jest dobry ojciec, który w ogóle, on się cieszy, możemy zbudować dom, który zajmie teren całego narodu. Ale ja zacząłem się zastanawiać, dlaczego Salomon zbudował sobie dom prawie 5 razy większy. Dlaczego? Dlaczego tak było? I czytam dalej. I czytam sobie dalej. Hmm.
Kazał też zrobić salę kolumnową, 50 łokci długą, 30 łokci szeroką, a przed nią była jeszcze inna sala z kolumnami oraz okap przed nią. Zbudował też salę tronową, gdzie odbywały sądy, więc salę sądową, którą kazał wyłożyć drzewem cydrowym. Dom zaś jego, w którym mieszkał, w drugim podwórzu i z tyłu tej sali, był zbudowany tak samo. Dla córki Faraona, którą Salomon pojął za żonę, też kazał zbudować taki sam dom jak ta sala. Jak coś jest dla mnie na pierwszym miejscu, to poświęcam temu najwięcej. Czasu, pieniędzy, serca, myśli, bo to jest na pierwszym miejscu. Ja nie chcę teraz rozważać dalej jakby kwestii Salomona. Ja chcę pokazać wam, że są dwa wymiary. Ale mnie zastanowiło to, czemu ten dom miał 5000 łokci kwadratowych, a świątynia 1200. Kończąc historię Salomona, przeczytam ostatni fragment. 11 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, od 1 do 6. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich. Córkę Faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki i tak dalej. Z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i one niech nie łączą się z wami. Nakłonią bowiem na nowo wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Miał on 700 żon prawowitych, 300 nałożnic, a jego kobiety omamiły jego serce. Gdy zaś Salomon zestarzał się, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów. Także jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca. Toteż poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków, za Milkomem, ohydnym bałwanem Amonitów. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid, jego ojciec. W naszym przypadku ten fragment musimy czytać w ten sposób, że kiedy chodzi o te Moabitki, Amonitki, to są różne rodzaje demonicznych sił. Salomon flirtował z demonami. Chodził w swoim życiu na kompromisy. Pomimo wielkiego bogactwa. Bogactwa, którego zazdrościł mu cały świat, który tylko o nim słyszał. Przyjeżdżała królowa Saby. Wszyscy podziwiali. Ale jednak on ciągle był niezaspokojony. Chodził na kompromisy. Flirtował z demonami. I upadł. Zostawiając Salomona, chciałbym przejść do kilku prawd bożych, które wiążą się z tym tematem i z tym, co chcę powiedzieć. Tak? 2 Koryntian 6,12. Nie u nas jest wam ciasno. Ale ciasnota jest w sercach waszych. Biedaka w sercu nie definiuje w ogóle to, ile ma pieniędzy. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Żadnego znaczenia. Możesz zarabiać miliony, miliardy. Możesz mieć więcej kasy niż Bill Gates, Warren Buffett i być biedakiem w sercu. Uważam, że Salomon nim był. Pomimo obdarowania mądrością, bogactwa, uważam, że nim był. Przeczytam fragment z 1 Listu Jana 2,15. Najpierw muszę znaleźć. Pierwszy list Jana 2. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie.
Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wiecie, to jest taki bardzo mocny kawałek. Religijnie znany przez wszystkich. Religijnie przytaczany przez każdego. Ja często jak rozmawiam z ludźmi, zadaję takie pytania. Na przykład. Chcesz mieć Bentleya? Chcesz mieć Ferrari? Odpowiedzi dzielą się na dwie kategorie. Jedne osoby mówią mi, że tak, jakby argumentują, jakby przytaczając pewną swoją argumentację. Drugie osoby mówią, że nie, ja to nie chcę mieć. W przypadku tej drugiej kategorii osób bardzo często polega na tym, tak naprawdę prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy, na dzień zadania pytania, Bentley czy Ferrari są tak nieosiągalne, że oni w ogóle wypierają te pytania, że oni ich nie zadają, nie ma. Natomiast kiedy zmienia się sytuacja finansowa, gospodarcza, okazuje się, że tak naprawdę odpowiedź jest zupełnie inna. I teraz, wiecie, ja, bo mi się wydaje, że to jest jakby oczywiste, ja nie chcę o tym mówić. Każdy z nas może mieć 1000, nie wiem, Bentleyów, 1000 Ferrari, 1000 Lamborghini, to w ogóle nie o to chodzi. Tak? Ale pytanie, które jest jakby fundamentem, dlaczego chcesz je mieć? Po co ci to? Po co ci to Ferrari? Po co? Chodzi o akceptację? O dowartościowanie? Kiedy zaczyna być takie Ferrari w zasięgu ludzi, myśl o nim bardzo często zaczyna ich dominować. Z takiej malutkiej. Kiedyś jej nie było, bo było absurdalne, ale dzisiaj to Ferrari zaczyna ich nakręcać. Wypełniać ich umysł. Wszystkie czynności zaczynają kręcić się wokół tego, żeby mieć to Ferrari. Ja przerysowuję z Ferrari. Tu nie chodzi o Ferrari. Chodzi o motywację, o pewne pytania. Bo jeśli tak jest, to te osoby tak naprawdę nie przestały być nigdy biedakami w swoim sercu, tak? I fakt w ogóle zjednoczenia z Bogiem tak naprawdę ich nie zaspokaja i nie zadowala. Wiecie, ja słyszę różne rzeczy. A propos pieniędzy, słyszę na przykład takie sformułowania, że po to chodzi o to, żeby godnie żyć, o godność, o srodność. Godność umarła na krzyżu Golgoty. Godność została przybita do krzyża. Jeśli ktoś mówi, że chodzi o godność i tłumaczy w ten sposób Ferrari, to nie ma nic wspólnego z Bożym charakterem. I to jest między innymi jedna z twarzy humanizmu. Ale to tak jak u Salomona, to też nie jest tak. To nie ma górnych granic. To nie jest powiedziane w ogóle, że człowiek pobożny może jeździć maluchem, nie wiem, kijanką, tak? To nie o to chodzi. Bo można jeździć Bentleyem, można jeździć Ferrari, pod warunkiem, że w swoim sercu na przykład jest to, że wjedziesz do klubu Bentleyowiczów i wszystkich zewangelizujesz. Ale to jest pytanie, czy to jest jakby podstawa tej motywacji, czy to jest znowu rzucone hasło tak naprawdę, żeby mieć fajną furę i się nią przejechać. Ale że jak zapyta mnie ktoś z kościoła, to powiem, że chodzi o to, że będę ewangelizował, ale przez ostatnie pół roku nikogo nie zewangelizowałeś i wstydzisz się powiedzieć przy osobach, które jeżdżą takimi furami w ogóle, że Jezusa spotkałeś. Pokazuję wam pewien mechanizm, ponieważ oglądam, obserwuję go notorycznie. Wszyscy w kościołach uczą się religijnych odpowiedzi.
Chodzi o szerzenie królestwa, chodzi o to, żeby się pieniądze dla królestwa mnożyły. A tak naprawdę, kiedy pojawia się możliwość, jeśli coś było nieprzerobione, posiadania tego, to coś zaczyna pracować. Ludzie się zaczynają spinać, a ta myśl zaczyna ich dominować. Ale Jan mówi, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Jaki ty masz stosunek do tego? Czy to jest towar, czy to jest narzędzie do szerzenia królestwa, do docierania do ludzi? Czasami będziesz potrzebował wjechać w Ferrari, żeby dotrzeć do pewnych ludzi. Ale jeśli miłujesz Ferrari dla samego Ferrari, to jest bałwan. Szesnasty, pisze dalej. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale jest ze świata. Ta pożądliwość oczu, ciała i pycha życia, one pochodzą ze świata. List Jakuba. Przeczytam kolejny fragment a propos prawd Bożych w tym temacie. Pierwszy rozdział, 14-15. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Konsekwencja wykazana, tak? Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów. Ale on był nadal niezaspokojony. On ciągle gonił króliczka. Ciągle go gonił. Nie potrafił się nasycić obecnością Boga. Nie potrafił. To nie był ten stan na teraz, na już. To mu nie dawało, to go nie definiowało. Albo nie w 100%. Potrzebował dalszej stymulacji. Po co mu były te wszystkie amolekitki, nie wiem, 300 żon, czy 1000 nałożnic, czy ile ich tam było. Po co? Zaspokojony człowiek tego nie potrzebuje. Nie szuka. A tu jest opisana wyraźnie zasada i kolejność. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Salomon zresztą z tej perspektywy też wiele myśli w Księdze Kaznodziei Salomona powiedział, tak? Jeden taki fragment w 6 rozdziale, 7 werset. Wszystek trud człowieka ma służyć jego ustom, a jednak jego łaknienie nie może być zaspokojone. Jego łaknienie nie może być zaspokojone. On potwierdza w ten sposób, z miejsca już swojego upadku, że on nie był zaspokojony. Jego łaknienie nie mogło być zaspokojone. On ciągle łaknął. On ciągle łaknął. On ciągle łaknął. Wiecie, ja mówię wam o tym, bo ja to też wiele z tych rzeczy przerabiałem na sobie. Pamiętam chociażby z domem. Części z was już to mówiłem, części nie, ale wiem, jak to działa. Kiedy my się pobraliśmy, z Witą zaczęliśmy pracę, zaczęliśmy mieszkać w naszej kawalerce, którą wzięliśmy w kredycie. Później przeprowadziliśmy się na kilka lat do dwupokojowego mieszkania do Pruszkowa i zaczęliśmy budowę domu. Jak zbudowaliśmy dom i się do niego wprowadziliśmy, wykorzystywaliśmy może 30% powierzchni jego, bo nie potrafiliśmy w ogóle się w tym odnaleźć, bo nie potrzebowaliśmy jej. A teraz co się dzieje we mnie? Patrzę na ten dom i jestem niezadowolony. Ma za małą kuchnię, za mały przedpokój, za małą działkę, dzieci mają za małe pokoje. W mojej głowie rysują się obrazy. Ten dom jest
8 razy większe od naszego ostatniego mieszkania. Ja się wyprowadzam z tego mieszkania i wchodzę do tego domu i nie potrafię się cieszyć. Nikt mnie nie rozumie. Bo to są moje jazdy, które ja mam. Wykorzystuję czas w pracy, w domu, wolne chwile. Biorę kartki na komputerze, maluję w Paincie, na kartkach, w zeszytach, rysuję większe działki, większe domy. Ciągle chcę gonić króliczka. Jest mi mało. Nie zauważam tego, co mam. Nie jestem szczęśliwy. Pędzę dalej. Gdybym tak zrobił i wprowadził się do 2 razy większego domu, rysowałbym jeszcze większy. Jeszcze większy. Bo to tutaj był problem. I tutaj. Tutaj był. Wiecie, ja poznałem różnych ludzi. Różnych ludzi poznałem. Bogatych ludzi też poznawałem. Ja jakby znam ten mechanizm. Słuchajcie, to jest tak. Ludzie zaczynają karierę. Pojawia się mieszkanie, później pojawia się dom. Później pojawia się apartament w Hiszpanii. Polecą 3 razy. Już są niezaspokojeni. Już jest dom w Hiszpanii. A później jeszcze gdzieś. I to trwa. I to jest masowe. Lawinowo się tak odbywa. Różnią się tylko miejsca. I u niektórych to nie jest kwestia domu, a innych rzeczy. Ale ciągle gonią króliczka. Przeczytam teraz listu Piotra. 2 list Piotra z 1 rozdziału. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Pożądliwość niesie przede wszystkim skażenie do naszego serca. Skażenie to jest jak gangrena, jak zakażenie. Ono się wdziera delikatnie, jako mały kawałeczek. Później idzie dalej, zajmuje kolejne obszary. I prowadzi człowieka kompletnie na manowce. Zaczyna dominować, tak? Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? To są te zasady, które ściśle się z tym wiążą. Skażenie, które wypływa z pożądliwości. Z pożądliwością i wypaczonym bogactwem, tak zresztą jak pisał wcześniej Jan, bardzo często w parze idzie pycha życia. Przeczytam wam jeszcze jeden fragment. No. Tym razem z objawienia Jana, z 3 rozdziału, 17-18, 2 wersety. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak i ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś wzbogacił się i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by ją namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Ludzie przychodzą bardzo często do Boga, do Kościoła, wtedy, kiedy mają potrzeby. Wtedy, kiedy mają doła, nie wiedzie im się, szukają ratunku. To bardzo dobrze. Przychodzi taki moment, że ludzie zaczynają wzrastać, rozumieją łaskę, zaczynają rozumieć krzyż. Zaczyna to skutkować błogosławieństwem, które zaczyna płynąć do ich życia. Również błogosławieństwem finansowym. Ludzie przestają drżeć, czy będzie kasa w przyszłym miesiącu, czy będzie na to, czy będzie na tamto.
bo ta kasa zaczyna być. Ale bardzo często tacy ludzie przestają w tym momencie żyć zależni od Boga. Przestają być od Niego zależni. Teraz zaczynają być panami. Przecież jest kasa. Jest luz. Już się nie boję. Na kilka lat mi starczy. Pycha życia. Niezależność od Boga. Oczywiście, ona może być obleczona całą religijną otoczką. Pięknym chodzeniem do kościoła. Prezentowaniem uwielbienia. Ale tak naprawdę w sercu człowiek wraca na miejsce, że zaczyna być kompletnie niezależny, jak przed Nowym Narodzeniem. Już mu Bóg nie jest potrzebny. Te jego bieżące potrzeby zostały zaspokojone. Dobra. Jak rozpoznać, czy jest się biedakiem w sercu? Tak jak powiedziałem wcześniej, biedaka w sercu nie definiuje w żaden sposób to, czy ma pieniądze, czy nie ma pieniędzy. Kompletnie to nie ma z tym nic wspólnego. Nic. To po pierwsze. Ale po drugie, biedaka w sercu nie definiuje też to, czy służy, czy nie służy. Bo tak naprawdę niestety dość powszechne jest też to, że taka osoba może służyć, ale ona jest nadal niezaspokojona. Ona jest nadal w jakiejś części biedakiem w sercu. I chcę powiedzieć teraz taką drugą rzecz, to uważam, że bardzo ważną. Tak jak ja to rozumiem, jak jestem przekonany, że jest. Jeśli pomimo spotkania z Jezusem nadal pożądasz rzeczy tego świata, to znaczy, że nadal jesteś biedakiem w sercu. Jeśli pomimo spotkania z Nim pożądasz tych rzeczy, pożądasz, kręcą Cię, być może przy tym dowartościowują, tak? Mówiliśmy o tym, pożądasz ich. To nie znaczy, że ty masz z nich nie mieć, czy ty masz nie korzystać, bo ja w ogóle dzisiaj nie mówię o tym. To tak dlatego, abyśmy nie mieli żadnych wątpliwości. One są wszystkie do naszego użytku. Natomiast jest pytanie, czy my ich pożądamy jako rzeczy samej w sobie, czy na jakimś odcinku to się staje jakimś tam celem naszego życia. Jeśli tak, to jest z tym problem. I wiecie, My to czasami tak mówimy na takich grubych przypadkach, ale coś wam powiem, parę miesięcy temu też przerabiałem coś takiego, że wiecie, kiedyś jeździliśmy bardzo dobrymi, nowymi samochodami, później kupiliśmy dwa używane, starsze samochody. Opowiadałem wam poprzednio, nie będę teraz mówił, kwestia też jakby wstydu, z którym się musiałem zmierzyć, tak, parkując, jadąc jako ekspert koło człowieka, który przyjechał Porsche, ja go nauczałem, przyjeżdżając zupełnie innym samochodem, ale o tym mówiłem, ale teraz potrzebuję samochodu jako narzędzia, dużo się przemieszczam. Potrzebuję sprawnego, dobrego samochodu, tak żebym się w ogóle nie musiał koncentrować na tym. Nie kupuję go, wynajmuję. I przychodzą do mnie proste myśli. Jaki samochód potrzebujesz początkowo? No taki ma nie działać. Zaczynam się kręcić wokół tego tematu. Jakoś myśleć. Po tygodniu moja głowa zaczyna koncentrować się i moje myśli, że może Mercedesa wziął. Pozwoliłem na to. Porozważałem, już miałem doktrynę do tego, że przecież
żeby wjechać do tych ludzi i mówić, to muszą widzieć. Tylko wiecie, generalnie chodzę z Bogiem. Ja widzę takie rzeczy. Namierzam w ogóle, rozwalam to, pokutuję w ogóle, przepraszam, odchodzę. To było subtelne, bo chcę wam powiedzieć, to nie jest tak, że ja usiadłem, Mercedesa chcę. Coś gdzieś jeszcze było nieprzerobione do końca. No, bo w prosty sposób od samochodu, jako narzędzia, jako towaru, nagle ten Mercedes się tam przytrafił. Nie jeżdżę i nie będę. Co definiuje jeszcze? Trzecia rzecz. Biedak w sercu jest to, co powiedziałem wcześniej. Niezaspokojony. Ciągle goni króliczka. Myśli, że jeśli zrobi to czy tamto, to on będzie bardziej szczęśliwy. On będzie bardziej spełniony. To jest, wiecie, to jest w ogóle szeroki temat, bo jest takie mega duże kłamstwo, że jak przemieścisz się z punktu A do punktu B, to coś się zmieni. W tym przypadku. Nie. Przejdziesz z punktu A do punktu B i będziesz skakał, tak jak mówiłem wam z tymi domami w Hiszpanii czy z innymi rzeczami, nic się nie zmieni. Bo w twoim sercu nie ma porządku w tym temacie. Nie czujesz się bezpiecznie? Jest z tym problem. I to się przeobraża w taką wielką, permanentną gonitwę. Człowiek całe życie goni. Za niczym. Ale jemu się wydaje, że jak on to dogoni, to teraz będzie inaczej. To zaczyna znowu być dominujące i zaczyna wpływać na całe życie, tak? Inna cecha. Swoją wartość w ogóle buduje poprzez zakres posiadania. I to jest, wiecie, to tak wszyscy zazwyczaj mówią, no tak, tak, nie buduje się. Ale kiedy rozmawiasz z człowiekiem, kiedy zarabia, powiedzmy, 50 tysięcy miesięcznie, jest pewny siebie, odważny, w Chrystusie mogę wszystko, do przodu. Ale kiedy rozmawiasz z nim i zarabia 3 tysiące, nagle zaczyna być jakoś tak bardziej garbaty, głos mu się łamie, jakoś tak już w tym Chrystusie chyba nie może wszystkiego. Jakoś przestaje w to wierzyć. Zakres posiadania buduje jego wartość. Czyli to pieniądze, a nie chrystusowość, nie krzyż, wyznaczają wartość tego człowieka. Zaczyna się kulić, chować w kącie. On ma teraz 3 tysiące. Kolejna rzecz, piąta. Potrzebuje sławy i poklasku. Chcę błyszczeć. Wiecie, to ja to obserwuję w takich rzeczach, że często taka osoba nie zatrzyma się już dla jednej osoby. Nie poświęci swojego czasu. I mówi, że jest powołana tylko, żeby głosić na stadionach. Ja w ogóle wierzę w takie rzeczy. Wierzę w powołanie na stadionów. Ja w ogóle sam na nie chcę wjeżdżać razem z wami. To nie o to chodzi. Kiedy jestem na ewangelizacji i jedna osoba odda życie Jezusowi, to ja płaczę, się cieszę i dziękuję Bogu. Jedna. Jedna osoba. To są piękne rzeczy, ale zaczyna się w ogóle od tego, w taki sposób. Biedak w sercu od razu widzi wizję kariery. Przebije się. Nie udało mu się w życiu przed Chrystusem. Może nie udało mu się w karierze. To on teraz wjedzie na stadiony.
Trzeba ewangelizować na stadionach, jak najbardziej. Ale chodzi o głębsze spojrzenie i naszą motywację w tym wszystkim. Co jeszcze cechuje biedaka w sercu? Wraz ze wzrostem jego majątku rosną jego potrzeby i rośnie jego konsumpcja. Rosną jego potrzeby, rośnie jego konsumpcja. Nagle się okazuje, że potrzebuje tylko luksusowych hoteli, że potrzebuje tylko drogich garniturów, odpowiednio ometkowanych, że on nagle tak musi funkcjonować. Wiecie, to są straszne rzeczy. Ja się motałem w starym życiu z czymś takim. Dużo pracowałem i później uważałem, że mi się należy. Należy mi się. Jak jechaliśmy z żoną na wakacje, mówiła, pojedźmy w jakieś normalne miejsce. Budowałem swoją wartość. Szukałem dobrego, drogiego hotelu. Dużo zapłacę, lepiej się poczuję. Jestem gość. Potrafiliśmy za 2 tygodnie wakacji, jeżdżąc we dwójkę z małymi dziećmi, za które nie płaciliśmy, zapłacić 40 tysięcy złotych. Dlaczego? Bo byłem biedakiem. I mówię wam to po to, że tam nic nie ma. Tam nic nie ma. Nie ma tam nic. Dzisiaj. Dziękuję Bogu w ogóle, jak zmieniło mi się myślenie w tych tematach. Kiedy zobaczylibyście mój pokój w Gdyni, ten pierwszy, zdziwilibyście się. Pod prysznicem się nie zmieściłem. A jeszcze na plecach przyklejała mi się zasłonka. Ale wyszedłem i mówię, Boże, dziękuję Ci za to miejsce. Dziękuję Ci, że tu jestem. Dziękuję Ci, że będę tu się poruszał. Że będę tutaj wpływał na ludzi, na te miejsca. Dziękuję Ci. Mówię wam o tym dlatego, że ja byłem z tym bardzo wypaczony. I to są pewne pułapki. Jeśli ktoś czegoś nie dotknął, to później, gdy zaczyna to błogosławieństwo płynąć, a nie przerobił tego tematu, przychodzi pożądliwość oczu. I to są pułapki. Tam nic nie ma. To chodzi o wnętrze. Dzisiaj, wydając wiele razy mniej na wakacjach, jestem mega szczęśliwszy. To byłem zawsze sfrustrowany, tylko chciałem zbudować swoją wartość. Zbudować swoją wartość. A teraz jeździmy na kempingi. Jest świetnie. Wiecie, ja w ogóle to takie osobiste wam powiem, jak ja mam. Ja akurat, jeśli ja czegoś nie potrzebuję, a to kupię, to uznaję to za grzech. To jest takie moje. Ja tak mam. Taki sobie pułap postawiłem. I tu znowu nie chodzi o Boga. Bo Bóg, on nas chce obsypywać rzeczami. To jest dobry ojciec. W ogóle chodzi o mnie. To jest moje osobiste, prywatne. Tak mam dzisiaj. Co więc cechuje taką osobę? Tak, która jest biedakiem w sercu, tak? No, brak w ogóle prawidłowej tożsamości, brak w ogóle rozumienia tożsamości. Ja nie mówię tutaj o religijnych hasłach, tak? Tak, tak, jestem. A jakby o przeżywaniu tej tożsamości, świadomości, praktycznym życiu w ten sposób, tak? Zjednoczenia z Ojcem. Taka osoba jednak nie ma pojęcia, kim jest. Religijnie ona już się jakby nauczyła mówić, ale to nie jest jej. To nie jest jakby żywe w niej. No co się z tym wiąże? Wiąże się z tym brak świadomości synostwa, tak? Brak świadomości synostwa. To nie zaspokojenie, że jeszcze tam, jeszcze coś dalej. Czy to jest, brakuje mi teraz, brakuje mi, potrzebuję więcej.
Potrzebuję więcej. Nie widzę, że mam. Nie żyję, że mam. Potrzebuję. Jeszcze tam, ale okej, okay, no dobra, mówią tak, ale ja tam jeszcze wskoczę. Będzie więcej. Nie będzie więcej. Nie koncentruj się na tym, żeby iść za tym. Skoncentruj się, żeby zbudować wewnętrznego człowieka. Brak akceptacji, dowartościowywanie się w ten sposób, przeglądanie się w innych oczach, pomimo co by ktokolwiek nie mówił. Jestem zaakceptowany, jestem zaakceptowany. Jeśli odnajdujesz w sobie, czy ktokolwiek odnajduje w sobie którejś z tych cech, tak? To znaczy, że jest problem z akceptacją. Brak świadomości krzyża, wymiany krzyżowej. Znowu, nie chodzi o slogany. Ja bardzo często, wiecie, w ogóle, kiedy sobie rozważam różne rzeczy, różne sytuacje, które się dzieją, ja szukam związku z krzyżem. Mi nie wystarczy powiedzenie, że mam błogosławieństwo finansowe z krzyża, że mam obfitość z krzyża i inne rzeczy. Ja w ogóle w konkretnej sytuacji, ja chcę się widzieć w tym, co jest moje, a gdzie mam nie wchodzić. Szukam związku, żeby ten krzyż był praktyczny, żeby on był aktywny cały czas. Czyli brak świadomości krzyża i wymiany krzyżowej. Co się z tym wiąże często? Demony, odrzucenia, poniżenia, no i duch biedy. Duch biedy. Jakie jest rozwiązanie? Na zakończenie. List do Tytusa 2:11-12. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Po pierwsze więc pokuta. Pokuta. Abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości. Jeśli ktokolwiek odnajduje w sobie elementy tego, pierwszy krok to jest pokuta. Dalej, życie w prawdzie i obnażanie grzechu, nazywanie grzechu po imieniu. Grzech jest grzechem, tak? Jak czegoś pożądam, to mówię, że pożądam. Uznaję to za grzech, pokutuję z tego, a nie dorabiam doktrynę, mówiąc na przykład o godności. Rzymian 13:14. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Zewleczenie z siebie starego człowieka i budowa wewnętrznego człowieka. To, co powiedziałem wcześniej, nie gonitwa z punktu A do punktu B, bo to jest ściema. Tylko czas można zmarnować. Zamiast gonić z punktu A do punktu B, jeśli widzisz, że to cię zniewala, że to dominuje twój umysł, pracuj nad wewnętrznym człowiekiem. Nad wewnętrznym człowiekiem. Powrót do krzyża, to powiedziałem. Kolejna rzecz. Powrót do krzyża. Jeśli pojawiają się jednak symptomy, jeśli coś nie działa, czegoś jednak chce, to znaczy, że nazwij to, nie rozumiem krzyża, nie rozumiem siebie w krzyżu. Mi to pomaga. Przez wszystkie lata od nowego nawrócenia, jak pojąłem i jak coraz bardziej zaczynam rozumieć krzyż. Jeśli namierzam grzech, namierzam błąd, namierzam myślenie, wracam do krzyża, przeglądam się. Co zgubiłem, co zapomniałem, co pominąłem z krzyża. Czego nie rozumiem, co nie jest moje, co jest obok. No i budowa tożsamości, tak? I akceptacji. Tak prawdziwie. Prawdziwie. Żebyśmy synami i córkami tak prawdziwie byli. Prawdziwie byli, wiecie, bo wszyscy mamy mieć pieniądze, ale nie możemy być biedakami w naszych sercach. Tym się chciałem podzielić. Amen. Amen.
Kościół bogaty to kościół bogaty od wewnątrz. Na zewnątrz to się będzie uwalniać później. Słuchajcie. To się będzie uwalniać na zewnątrz. Wielu z was na moich oczach wychodziło z tej mentalności. Ja to widziałem. Nie wszystkie widziałem osoby z was, ale wielu widziałem od początku, kiedy wychodzili z tej mentalności. Kiedy umierali dla konsumpcyjnego stylu życia, jednocześnie zarabiając coraz więcej. Rozumiesz, o co chodzi? Widziałem to na własne oczy u wielu z was. Jestem dumny z tego, że to mogłem widzieć. I widziałem, że można mieć coraz więcej. Rozumiesz? I można siać w królestwo coraz więcej. Ale to trzeba być wolnym w środku. Wolnym w środku. Ja musiałem przejść to samo uwolnienie, o którym mówił Michał. Ja musiałem przejść. Po prostu. Wiecie, jakie moje były pierwsze myśli po moim nawróceniu? Że teraz to będę robił takie numery, że mnie za nie nie zamkną i będę siał pieniądze w królestwo. Jakie ja miałem patenty. Ja w ogóle nie rozumiałem istoty grzechu do końca jeszcze. Bo ja popełniałem ciężkie grzechy. Wiesz, jak się popełniało ciężkie grzechy, to lekkie grzechy nie są grzechami dla ciebie. To lekki grzech to nie grzech. Ty nie uważasz, że to jest taki lajcik taki. Wiesz, o co chodzi? Potem zrozumiałem, że grzech to grzech. Trucizna to trucizna, nieważne jakiej jakości. A musiałem się tu z tym rozprawić. Widziałem to. Jak wielu z was wychodziło z tego. Ja zachęcam, żebyście tak szli w tą stronę. Nie bójcie się. Nigdy wasze życie nie będzie przez to zmarnowane. Nigdy. W niebie zobaczysz potężną nagrodę. Potężną nagrodę. Tu nie będziesz... Nie będzie ci niczego brakować, a z drugiej strony będziesz żył tak, jakbyś niczego nie miał. I to nie jest otworzenie drzwi dla ludzi, którzy chcą żyć na takim poziomie byle jakości. Absolutnie. Rozumiesz? Nie, nie, nie. Ty masz rosnąć finansowo, ale masz umierać dla systemów konsumpcyjnych. To jest to. Wstańmy, proszę. Ojcze, dziękujemy Ci za to wszystko, co dzisiaj się działo. Dziękujemy za Twoje słowa, za Twoje namaszczenie. Dziękujemy za Twoje prorocze informacje. Dziękujemy Duchu Święty, że ten nowy rok szkolny my zaczynamy, Ojcze, z miejsca, które nas koryguje, które nas ustawia odpowiednio, które stawia nas w świetle prawdy, w świetle miłości. Ojcze, ja modlę się teraz o umysły ludzi. Ojcze, ja przeklinam każdą demoniczną siłę biedy, która w umysłach ludzi powoduje spustoszenie i zniszczenie. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa chcę, żeby umysły ludzi były ukierunkowane, Ojcze, na wzrost finansowy, Ojcze, ale ugruntowane na świadomości, że są synami i córkami Twoimi. Żeby niczego nie potrzebowali wewnątrz siebie, oprócz tego, co mają, żeby byli z tego powodu szczęśliwi. Ojcze, niech każda demoniczna siła, która im w tym będzie przeszkadzać, odchodzi teraz, Ojcze. Niech umysły będą uwalniane. Niech wszelka duchowa bieda znika z umysłów ludzi, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen.